Dzień dobry! Od jakiegoś czasu prosicie mnie o to, żebym wreszcie zrobiła film o pakowaniu. I dzisiaj nadszedł ten dzień. Jeśli w tym sezonie się przeprowadzasz, musisz to zobaczyć. Kochani, jeśli chodzi o przeprowadzkę, to zaczynamy od tego, że pakujemy zewnętrzny krąg. Co to znaczy zewnętrzny krąg? Te rzeczy, których najrzadziej używacie. Papiery, dokumenty, książki, ubrania nie z tego sezonu, który panuje aktualnie. To wszystko pakujemy w pierwszej kolejności. Na koniec zostawiamy absolutnie podstawowe rzeczy z kuchni i na koniec zostawiamy te ubrania, które aktualnie nosicie. W co się pakujemy? Ja jestem wielką zwolenniczką tego, żeby jednak kupić porządne kartony. Dobry karton posłuży Wam nie tylko przy tej przeprowadzce, ale może się przydać na przyszłość do różnych rzeczy. Dobry karton wcale nie kosztuje bardzo drogo. Zobaczycie na Allegro, że można je kupić w bardzo korzystnych cenach. No i dobry karton możecie też pożyczyć znajomym, kiedy oni się będą przeprowadzali i będą Was za to kochali do końca życia. Pokażę Wam teraz, jak dobry karton powinno się składać, bo to też jest istotne. Zobaczcie. Karton składamy sobie tak, że zaginamy sobie wszystkie tutaj i teraz jedną tu, drugą tu, zawsze mi się to wszystko kręci, o, a to idzie pod spód. I robimy sobie takie coś. Dlaczego? Dlatego, że jak to teraz okleicie taśmą, to się będzie trzymało super i nic nie wyleci. Nie kupujcie też za wilgachnych pudełek, dlatego, że jak je wyładujecie książkami, to nikt nie będzie w stanie ich podnieść, więc kompletnie nie warto. Nie za wielkie kartony, ale wygodne. Różne nieforemne rzeczy, tutaj jestem, pakujemy w to. To jest, drodzy Państwo, folia streczowa. Folia streczowa ma to do siebie, że owinie absolutnie wszystko. Więc jeżeli macie na przykład sprzęt sportowy albo różne inne dziwne rzeczy, to folia streczowa rozwiązuje wszystkie Wasze problemy, bo owijacie na grubo, to nie jest drogie, a zabezpiecza. A jeżeli rzecz jest delikatna, to pod folię streczową kładziemy elegancki szal z folii bąbelkowej. A teraz będzie przerwa na reklamę, dlatego że ja zrobię to, co robią absolutnie wszyscy, czyli będę zabijać bąbelki. O, od razu lepiej. O, tak. Dobrze, przepraszam. Jestem z powrotem. Więc folia streczowa, folia bąbelkowa, pakujecie, zabezpieczacie. Ubrania, drodzy Państwo, to jest dosyć problematyczna sprawa i tu pójdziemy do góry, bo specjalnie dla Was uspokajam i nie zabiję się, mam nadzieję, o żerandol. Nigdzie się nie wyprowadzam, ale przyniosłam tu połowę swojej garderoby. Słuchajcie, więc tak, to jest najgenialniejsze pudełko, jakie widział świat, ponieważ to jest pudełko szafa. Ta-da! I zobaczcie, mamy tutaj drążek, w nim są ząbki, dzięki którym wieszaki, które zaraz tu powieszę, bardzo proszę, nie będą się przesuwały i nie będą nam tu jeździły. I ząbek koło ząbka wkładamy sobie ten i nawet jak panowie z firmy przeprowadzkowej będą tym rzucać, to tutaj nic się nie stanie. Do takiego kartonu wejdzie Wam, myślę, na luzie połowa Waszej szafy. Taki karton jest drogi, bo kosztuje około 40 paru złotych, ale ma tą podstawową zaletę i dlaczego ja w niego zainwestowałam, kiedy przeprowadzałam się po raz pierwszy. Mianowicie, prawda jest taka, że przez pierwsze pół roku to była moja szafa. To stało w sypialni, miałam dwa takie kartony i nie było mnie stać na szafę, więc było mnie stać chociaż na pudełko. To jest cudowne rozwiązanie, poza tym powiedzmy sobie jasno, prawda jest taka, że po przeprowadzce nie rozpakujecie się w parę dni i rzeczy tak wiszące są cały czas do użytku i bardzo wygodne. Ale rozumiem, jeśli nie chcecie inwestować w coś takiego, to możecie chociaż zainwestować w coś takiego. Nie bez powodu wszyscy styliści świata noszą szmaty w torbach z Ikei, tutaj się wszystko mieści, niestety się wygniecie, musicie brać to pod uwagę, więc nie będzie tak pięknie wyeksponowane jak tu, ale za to jest bardzo skuteczne. Na buty z kolei polecam Wam torbę w średnim rozmiarze. O. I tutaj wrzucamy jak leci wszystkie swoje buciki, a na koniec robimy tak, zawiązujemy raz i drugi i mamy wszystko w jednym miejscu. Dobrze. Wracamy z powrotem na dół, dlatego że trzeba się jeszcze zająć pościelą i podobnymi rzeczami. Co robimy z pościelą? Worki próżniowe. Pamiętajcie, nigdy w życiu nie wkładajcie ubrań do worków próżniowych, dlatego że one będą tak pogięte, tak wymięte, że czasem to jest w ogóle nieodwracalne. Ale kołdra i poduszka, spokojnie będzie się tu dobrze czuła. Kupcie parę worków próżniowych, wsadźcie tu pościel. Wysysamy powietrze za pomocą odkurzacza i wszystko mamy pięknie zapakowane i w ogóle nie zajmuje miejsca. Na koniec o tym, jak sobie to wszystko oznakować, dlatego że to jest absolutnie kluczowe. Bo kiedy wkładasz coś do pudełka, to doskonale wiesz, co tam jest. Gorzej, jak masz 20 takich samych pudełek i już w ogóle nie masz bladego pojęcia. Jestem więc zwolennikiem opisywania bardzo, bardzo szczegółowo, co się w każdym kartonie mieści. Ale
panowie z firmy przeprowadzkowej albo wasi przyjaciele, którzy będą wam w tym pomagać, oczywiście nie wiedzą co, gdzie idzie, do którego pokoju i tak dalej, więc zrobicie im na samoprzylepnych karteczkach kod kolorystyczny. Żółty powiedzmy będzie kuchnią, niebieski będzie na przykład sypialnią, a czerwony dużym pokojem. Bo to jest super ważne. Kartony, kiedy są wnoszone do pokoju, powinny iść od razu do tego pomieszczenia, w którym docelowo mają się znajdować. Więc pakujecie tematycznie karton, kuchnia, piszemy toster, noże, talerzyki deserowe, garnek. I wtedy, jeżeli czegoś szukacie, to to wiecie, opiszcie też pudełko z dwóch stron. Oklejamy tu, a jak macie cierpliwość, to jeszcze dajcie ten kod kolorystyczny na górze, bo te pudełka potem naprawdę są ustawiane w takich konfiguracjach, że ciężko jest cokolwiek znaleźć. W co warto zainwestować oprócz pudełek? Bardzo konkretnie w taśmę. To jest wasza największa przyjaciółka przy przeprowadzce. Kupcie naprawdę najdroższą taśmę, na jaką was stać. Nie kupujcie byle czego, bo byle co się po prostu nie przykleja albo odkleja się po sekundzie, a dobra taśma będzie wam z wami zawsze. Na jedną przeprowadzkę powiedziałabym spokojnie 10 takich rolek, w ogóle to jest minimum. Kupcie tej taśmy więcej, bo i tak zużyjecie jej naprawdę dużo więcej niż myślicie, że będzie wam potrzebne. Najważniejszą rzecz zostawiłam sobie na koniec. Nigdy nie zabierajcie do nowego mieszkania tych rzeczy, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Dokonujemy selekcji na etapie pakowania. Nie ściągamy do domu starych szmat, nie ściągamy do nowego domu starych rzeczy, nie ściągamy do nowego domu rzeczy, których nie używaliśmy, bo już zostaną z nami na zawsze. Więc najpierw selekcja, potem pakowanie. I wiecie jak to zróbcie? Jak już przyjdzie moment przeprowadzki, skrzyneczka Prosecco, banda przyjaciół i będzie naprawdę wesoło. Mam nadzieję, że wasza przeprowadzka będzie udana. Ja się póki co nigdzie nie wybieram, ale lubię się przeprowadzać, więc jakby ktoś miał ochotę, to ja chętnie pomogę. Pa, do zobaczenia w następnym odcinku.